Cześć! Dzisiaj o losowaniu grup turnieju WTA Finals w Cancun, które odbyło się w nocy czasu polskiego. Z kim zagra Iga Świątek w grupie? Miała pecha czy szczęście? Zapraszam do analizy na kanale Program Tenisowy. Od niedzieli w Cancun rusza turniej mistrzyń WTA Finals 2023. Impreza bardzo prestiżowa. Jeśli chodzi o organizację, to można się trochę przyczepić, ale o tym za chwilę. Najpierw zacznijmy od rywalizacji sportowej, bo ona jest najważniejsza. Poznaliśmy skład obu grup, bo panie, 8 dziewczyn najlepszych w tym sezonie zostało podzielonych na dwie grupy. W grupie każda zagra z każdą, potem po dwie wyjdą z grup do półfinałów, stworzą pary półfinałowe, a na końcu wielki finał w przyszłą niedzielę. Jak wygląda grupa Igi Świątek? Polka trafiła do grupy z Coco Gauff, Amerykanką, z Tunezyjką Ons Jabeur i Czeszką Markétą Wondruszową. Z jednej strony jest to na pewno wymagająca grupa, bo każda grupa w takim turnieju musi być wyzwaniem dla każdej z tenisistek. Gauff to jest mistrzyni wielkoszlemowa tegoroczna z US Open, Wondruszowa wygrała Wimbledon w tym sezonie, ale z drugiej strony wydaje się, że to jest dobre losowanie dla Igi, może nawet wymarzone w tych warunkach, jakie w ogóle mogły być, i słów kilka o każdej z rywalek naszej tenisistki. Na papierze największe problemy Idze sprawić może Coco Gauff w rywalizacji grupowej. Amerykanka to, tak jak wspomniałem, aktualna mistrzyni turnieju nowojorskiego, która w tym roku pierwszy raz ograła Igę Świątek, bo to było właśnie przed US Open. Coco Gauff miała wtedy fantastyczną formę, była w stanie przełamać niemoc w rywalizacji z Igą Świątek, no i potem tak podbudowana przyjechała na US Open i tam sięgnęła po swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy w karierze. Więc tak, Iga rzeczywiście pierwszy raz przegrała w ostatnich miesiącach z Coco, no ale z drugiej strony niedawno w Pekinie, zwyciężając w całej chińskiej imprezie, pokonała znowu Amerykankę i to bardzo gładko. I ich bilans spotkań wynosi w tym momencie 8-1 dla naszej reprezentantki. Więc można być raczej spokojnym. Generalnie rzecz biorąc, nadal to jest tak, że gorszy dzień Igi może tylko sprawić, że Coco jest w stanie ją pokonać. Tak też było właśnie przed US Open w tym sezonie. Gdy Iga gra na miarę pełni swoich możliwości, gdy pokazuje swój potencjał, taki jaki ma na korcie, to wydaje się, że nadal większe szanse w starciu bezpośrednim z Coco Gauff ma właśnie nasza zawodniczka. Iga gra mocniej, jest bardziej ofensywnie usposobiona, poprawiła serwis, więc wszystko wskazuje na to, że będzie faworytką w starciu z Coco Gauff. Kolejna grupowa rywalka naszej zawodniczki to Ons Jabeur, Tunezyjka, z którą Iga ma, zaraz sprawdzę, bilans 4-2. Te dwie porażki to na początku kariery naszej tenisistki, jeszcze w poprzednich sezonach. Ich ostatnie trzy mecze między Igą a Ons kończyły się dość pewnymi zwycięstwami naszej tenisistki aktualnej, wiceliderki rankingu WTA. Tutaj znów wydaje się, że Iga ma dość dużą przewagę nad tą przeciwniczką. Oczywiście Ons potrafi grać kapitalnie, mieszać style, zagrać ofensywnie, pójść do siatki, potem z kolei te slajsy, które robią czasami bardzo dobrą robotę, rozbijają rytm gry, potrafi również grać w defensywie, no ale z drugiej strony sami wiecie, że ma często spore problemy fizyczne, że nie wiadomo do końca, co jest w każdym meczu w stanie zaprezentować, bo potrafi grać kapitalnie, w innym spotkaniu dużo słabiej, więc wydaje się, że Iga tutaj też będzie miała przewagę, przynajmniej na papierze, no ale oczywiście kort to zweryfikuje. I ostatnia rywalka grupowa Igi, a tak naprawdę pierwsza, bo z nią właśnie Iga rozpocznie turniej mistrzyń w Cancun, czyli Markéta Wondruszowa. Czeszka to jest sensacyjna mistrzyni Wimbledonu tegoroczna. To jest zawodniczka generalnie bardzo uniwersalna. W Meksyku panie będą grały na kortach twardych. Wondruszowa była w stanie na tej nawierzchni zdobyć medal olimpijski w Tokio, więc no na pewno potrafi się odnaleźć w takich warunkach. Z drugiej strony pamiętacie jej finał Roland Garros sprzed kilku lat. Poza tym no to właśnie teraz na trawie udowodniła, że też potrafi zdobywać wyjątkowe sukcesy, no bo przecież została mistrzynią Wimbledonu. To jest trochę zawodniczka przewidywalna, bo bardzo regularna. Nie chodzi wcale tak często do siatki, chociaż wygrała turniej wielkoszlemowy na trawie. Na pewno groźny serwis. Generalnie zawodniczka bardzo regularna, nie schodząca poniżej pewnego poziomu, ale Iga wygrała z nią dwa mecze, oba, które miała okazję rozgrywać właśnie z Wondruszową.
w obu tych meczach raczej miała dość dużą kontrolę. Niedawno rywalizowały przed US Open, Iga tam też dość pewnie zwyciężyła, więc również można mieć nadzieję, że będzie w stanie sobie dość łatwo poradzić z tą przeciwniczką. Ale uważajmy, bo to jest oczywiście turniej ostatni w tym roku, prestiżowy, ostatni, więc wszystkie tenisistki są już potężnie zmęczone. Nasza tenisistka na pewno także. A z drugiej strony oczywiście wola walki i ta ambicja na koniec, żeby pokazać klasę, na pewno będzie wielka, także właśnie u Igi Świątek. Iga rozpocznie imprezę właśnie od starcia z Wondruszową. Ten mecz odbędzie się w poniedziałek. Teraz jak sprawdzam sobie na stronie WTA, to ten mecz jest zaplanowany jako drugi od godziny 14.30 czasu meksykańskiego w Cancun. Tu różnica czasu w stosunku do Polski to jest 7 godzin, więc jeśli debliski wyjdą na kort o 21.30, to można się spodziewać, że mecz Polki z Czeszką rozpocznie się około 23.30, może północy. No zobaczymy. Na pewno to są trudne pory dla naszych kibiców, ale spodziewajcie się materiałów na temat spotkań Igi w Cancun na kanale Program Tenisowy. To już mogę zapowiedzieć. Nie wiemy jeszcze, z kim Iga rozegra drugie spotkanie, prawdopodobnie będzie w środę, a trzeci mecz grupowy pewnie w piątek, ewentualny półfinał w sobotę, a finał w niedzielę. Ja jestem w całkiem dobrym nastroju po tym losowaniu grup WTA Finals, a wy piszcie koniecznie w komentarzach pod tym odcinkiem. A i dodam oczywiście, że poniedziałek po meczu Świątek Wondruszowa odbędzie się spotkanie Goff-Jabeur. Słów kilka także o drugiej z grup. Skład wygląda następująco. Maria Sakkari, Greczynka, Amerykanka Jessica Pegula, reprezentująca Kazachstan, Jelena Rybakina i Białorusinka Aryna Sabalenka, aktualna liderka światowego rankingu. No, wydaje się, że ta grupa jest jeszcze bardziej taka zacięta. Trudno przewidzieć do końca, kto z niej wyjdzie, bo oczywiście faworytkami będą Sabalenka i Rybakina, ale Pegula potrafi zagrozić najlepszym, a Sakkari to z kolei jest zawodniczka, która do jeszcze niedawna wydawało się, że w ogóle nie zagra w Cancun, bo przecież jak wiecie, skorzystała na pechu Karoliny Muchowej, która niestety z powodu kontuzji musiała się wycofać. No i Sakkari jako dziewiąta w rankingu WTA Race w ostatniej chwili została dopowołana właśnie na ten turniej. Czasami historia potrafi spłatać figla, to znaczy pamiętam w piłce nożnej, jak Duńczycy kiedyś przyjechali na Mistrzostwa Europy tak naprawdę z wakacji, bo w zastępstwie innej drużyny dołączyli do turnieju i potem osiągnęli wielki sukces. Więc kto wie, czy Sakkari, która trochę tak bez oczekiwań na ostatnią chwilę przyleciała do Meksyku, może ona będzie w stanie sprawić pewną niespodziankę. Tym bardziej, że w ostatnich tygodniach wyglądała nieźle, wygrała w Meksyku turniej w Guadalajarze, oczywiście tam nie grały najlepsze tenisistki świata, wiele z nich się wycofało, no ale zobaczymy, poczekajmy. Teoretyczne pary, które mogą być, jeśli chodzi o taką rywalizację półfinałową, to Świątek, Rybakina, Sabalenka, Goff, ale poczekajmy, bo może wcale tak nie będzie, może to będzie inaczej wyglądało. Dla porządku także terminarz spotkań tej drugiej grupy. W pierwszym meczu Jelena Rybakina będzie rywalizować z Jessicą Pegulą, no i to na pewno bardzo ciekawe spotkanie. Drugi pojedynek to Aryna Sabalenka, Maria Sakkari. A propos Goff i Peguli, to warto przypomnieć, że one oczywiście występują w Cancun także w rywalizacji deblowej. Teraz słów kilka w ogóle o organizacji tego turnieju, która no, pozostawia wiele, ale to wiele do życzenia. W sobotę dopiero tenisistki prawdopodobnie będą mogły potrenować na korcie głównym, który na cały czas nie był gotowy. Widać było w internecie obrazki z tego, jak wyglądają przygotowania. No i naprawdę nie wyglądało to optymistycznie. Chyba na ostatnią chwilę uda się wszystko dograć, ale nie jest to poważne. Oczywiście ogłoszenie w ogóle lokalizacji tego turnieju na ostatnią chwilę, 2 miesiące przed rozpoczęciem imprezy, potem walka z czasem, żeby w ogóle przygotować kort. Wiele zawodniczek, m.in. Wondruszowa, Rybakina czy Sabalenka, pozwalało sobie na jawne kpienie z organizacji kobiecego tenisa w swoich mediach społecznościowych w ostatnich dniach, a nawet godzinach wrzucały takie śmieszne memy, trochę właśnie kpiące z organizacji tego turnieju, z tego jak wyglądają przygotowania. No to wszystko nie wygląda dobrze. Sama ceremonia rozpoczęcia turnieju, otwarcia, a także losowania grup wyglądała bardzo elegancko. Na plaży tenisistki, w sukniach eleganckich. To chyba nie o to tylko chodzi. Chodzi także o to, jak
przygotowania właśnie tenisistek wyglądały w ostatnich dniach, a wiele z nich narzekało na to, że nie mogły trenować właśnie na korcie głównym, że te przygotowania na kortach bocznych też nie wyglądały najlepiej, bo przecież wieje w ostatnich dniach w Meksyku bardzo, bo tam huragan gdzieś w okolicy panuje, więc no to wszystko niestety nie dawało takiego wielkiego optymizmu, że w pełni profesjonalnie będzie przebiegał ten turniej, no ale miejmy nadzieję, że to wszystko się skończy, jeśli chodzi o problemy i że potem jak rozpocznie się już poważna rywalizacja sportowa, to skupimy się tylko na niej. Przenosimy się z Cancun do Szwajcarii, do Bazylei, gdzie jest na pewno dużo chłodniej w tym momencie. I tam Hubert Hurkacz w sobotę będzie rywalizował już w półfinale. Jego rywalem będzie Hugo Humbert, to jest Francuz, aktualnie 28 w rankingu ATP. Drugą parę półfinałową w Szwajcarii stworzą Duńczyk Holger Rune i Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime. Jest możliwe starcie finałowe Hurkacza z Rune, to byłby naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawy pojedynek. Hubert walczy oczywiście, jak wiecie, nie tylko o kolejny tytuł, to jest oczywiście bardzo ważne, ale przede wszystkim w tym momencie o prawo występu w turnieju mistrzów kończącym sezon, który odbędzie się w Turynie, ATP Finals 2023. Na ten moment jest 10 w rankingu ATP Race. No i wiadomo, że gdyby wygrał, to miałby jeszcze większe szanse, ale nadal tam jeszcze walka będzie trwała. Wiemy, że za chwilę rozpocznie się również turniej Masters w Paryżu. Tam już w pierwszej rundzie trafił na Sebastiana Korde, Amerykanina, który będzie na pewno wymagającym rywalem, ale jeszcze poczekajmy z tym Paryżem. Na razie jest turniej w Bazylei. I na sam koniec wyniki Magdy Linette w turnieju WTA Elite w Chinach. No niestety nasza tenisistka przegrała oba mecze, czyli zarówno z Darią Kasatkiną i z Barborą Krejcikową, oba w stosunku 0-2, ale dla Linette sam udział w takiej imprezie, czyli w turnieju pocieszenia dla tych tenisistek, które nie załapały się do WTA Finals, ale są wysoko w rankingu, no i właśnie miały możliwość wystąpić w Chinach, w turnieju WTA Elite. No niestety dla Magdy sam udział to już jest sukces, a półfinały tej imprezy to Daria Kasatkina, Beatrice Haddad-Maia i rywalizacja wewnątrzchińska, to trochę niespodzianka, Zhu Lin, Shiwei Cheng. Na koniec piszcie swoje przemyślenia na temat fazy grupowej turnieju WTA Finals w Cancun. Jak widzicie szanse Igi? Co myślicie o tej drugiej z grup? Kto może z niej właśnie wyjść do półfinałów? Poza tym zapraszam do oglądania innych odcinków programu tenisowego, do subskrypcji kanału i pozdrawiam.